Cześć, tu Ema z Doktor Tusza. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wymienić pojemnik z tuszem w drukarce atramentowej HP. Gdy na panelu sterowania naszej drukarki przy kolorze atramentu zapali się kropelka, to znak, że trzeba wymienić ten pojemnik, bo jest już pusty. Wymiana tuszu w drukarce HP jest bardzo prosta. Wystarczy otworzyć klapę drukarki. Karetka z pojemnikami automatycznie ustawia się w pozycji gotowości do wymiany. Odpowiedni zbiornik z tuszem wyjmuje z folii. Zamienniki zbiorników do większości drukarek znajdziecie na naszej stronie drtusz.pl. Gdy karetka jest już ustawiona w odpowiednim miejscu, wyjmuję tusz, pusty pojemnik, który chcę wymienić. Zdejmuję klips zabezpieczający nowy pojemnik i instaluję go w odpowiednim miejscu. Po usłyszeniu charakterystycznego klik mogę zamknąć klapę drukarki. Widzimy, że kropelka zgasła. To znaczy, że drukarka zaakceptowała wymieniony pojemnik. Pozostałe kolory wymieniamy w taki sam sposób. To już wszystko na dzisiaj. Na naszym kanale znajdziecie inne filmiki dotyczące drukarek i drukowania. Subskrybujcie nasz kanał.